Gościem portalu eoborniki.pl jest prezes KS Auto Wicherek, pan Leszek Wicherek. Zremisowaliście dzisiaj 1-1. Jak pan oceni wynik dzisiejszej pana drużyny? No, wydaje mi się, że wynik odpowiada sytuacji. Mecz był bardzo wyrównany, chociaż końcówka przeważali goście, ale jakoś wytrwaliśmy do końca, no i zremisowaliśmy, nie? Jeden zawodnik na pewno się wyróżnił, był to Szymon Jankowski, który dzisiaj odwalił bardzo dobrą robotę. No, Szymon jest podstawowym filarem naszej drużyny. On grał wcześniej w Akademii Pniewie, a wiadomo, Akademia była trzykrotnie mistrz Polski, nie? Także jest naprawdę widoczny i dzięki niemu po prostu zremisowaliśmy. Pierwszy mecz w pierwszej kolejce udało wam się wygrać dzisiaj remis, a za tydzień przyjeżdża drużyna z Gdańska. Jaki cel przed następnym meczem? No, cel jest taki, że musimy wygrać. Z tym, że Wamos Gdańsk jest też drużyna, która już ileś lat istnieje. Jest bardzo, bardzo silną drużyną, także będzie bardzo, bardzo trudny mecz. Ale miejmy nadzieję, że poradzimy sobie. A cel, jaki przed drużyną pan stawia na ten sezon? No cele no jak najwyżej w tabeli. No może jeszcze nie pierwsza liga, bo gramy dopiero drugi sezon, no ale myślę, że gdzieś tam w górnej tabeli gdzieś tam zakończymy. Życzę w takim razie powodzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I pozdrawiam.